Pozdrowienia z moich chłodni Minus 25. Towarzysze, dzisiaj macie okazję zobaczyć moją kuchnię. Niestety w domu burdel, w kuchni też burdel. Nie mam czasu sprzątać, a sporo rzeczy ważnych się dzieje, więc postanowiłem na szybko nagrać ten film. Więc tak, pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to no, całkowicie solidaryzuję się z represjami, z towarzyszami, właśnie z portalu 1 maja info. Więc mogę śmiało powiedzieć, właśnie, że swój 1 maja info. No i tak, no 18, 18 marca w rocznicę wybuchu Komuny Paryskiej odbędzie się pikieta o godzinie 17 pod, pod Ministerstwem Sprawiedliwości na ulicy Aleje Ujazdowskiej, więcej informacji znajdziecie właśnie na 1 Maja Info, więc będzie to pikieta Solidarności właśnie z Mateuszem Piskorskim z Partii Zmiana, który od prawie dwóch lat jest jest przetrzymywany w areszcie bez żadnego aktu oskarżenia. Będzie to e, pikieta, także e, solidarności z, z represjami wobec członków komunistycznej partii Polski. No i tutaj, oczywiście, jest kwestia 1 maja info. Yy, więc tak, no ja mogę powiedzieć, że swój Pierwszy Maja Info, że swój Mateusz Piskorski, że swój KPP, ale to, co jest ważne, towarzysze, to ja nie jestem zwolennikiem jakiegoś wielkiego frontu antypisowskiego. Ja się nie solidaryzuję z, no właśnie, że nie swój Mateusz Kijowski, że nie swój pa Frasyniuk, że nie swój pa Partia Razem. W każdym razie, no jasno, chcę powiedzieć, że ja się solidaryzuję z przeciwnikami NATO. No druga rzecz, jaką bym chciał powiedzieć, no ona troszkę się łączy z rzeczą pierwszą. No, odbyła, się, odbyła się konferencja wczoraj poświęcona dekomunizacji. No jest filmik ponad 2,5 godzinny, więc dla weteranów. No, ja e, przejrzałem dyskusję więc ta dyskusja zaczyna się tak mniej więcej od 45 minuty bo najpierw jest tam jakby wprowadzenie panelistów no ja mogę tutaj zareklamować ten, ten film gdyż no, no pierwsze skrzypce jeśli chodzi o to no to, 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 to tam ciekawe było mówienie no to są dwa wystąpienia mojego brata no, który postanowił e, zadebiutować w wystąpieniach publicznych właśnie broniąc komunizmu więc. mój brat Florian wstydu rodzin nie przyniósł, który co prawda, no, jak wody święconej, boi się kanału Towarzysz Michał i mojej aktywności. Proszony milion razy o różne yy, udzielenie wywiadu, nie chcę, no ale publicznie zabrał głos no, i całkiem nieźle wypadł, więc polecam, polecam Waszej uwadze no i na koniec właśnie może właśnie tutaj do Floriana może do innych no chciałbym przypomnieć towarzysze że za dwa miesiące będziemy obchodzić dwusetną rocznicę urodzin Karola Marksa i z tej okazji no właśnie że jest to taka okrągła rocznica dwusetne urodziny ojca no, socjalizmu naukowego no marksizmu tego wszystkiego no, wszystkiego co najlepsze no moglibyśmy się tutaj zmobilizować towarzysze no i jakoś te dwa miesiące no, poświęcić Marksowi. To znaczy, no, na pewno powinna się odbyć jakaś konferencja. No, z tego co wiem, to właśnie środowisko Tymoteusza Kochana, czy znaczy rodziny kochanów, organizuje jakąś konferencję poświęconą Marksowi, właśnie. No ale my tutaj, działający na internecie, też powinniśmy coś zrobić. No ja sam nagrałem audiobook Manifest Komunistyczny, no ale no właśnie z okazji 200 rocznicy powinniśmy coś innego nagrać. No właśnie więc tutaj otwieram burzę mózgów towarzyszę... w Sami powiedzcie, jakie są Wasze propozycje, no ale dobrze by było, no, żeby przez te, no, właśnie, e, no, tak jak ja mam pewne poglądy i je głoszę i prezentuję pewne postaci, no to jednak, no, ten Marks jest tam jakoś na marginesie. No, ja bym chciał, żeby najbliższe dwa miesiące, właśnie, były tak, no, skupić się na tym Marksie, żeby właśnie, żeby właśnie nagrać kilka audiobooków, zrobić jakieś rzeczy publiczne dotyczące Marksa i przede wszystkim, no i tutaj jest apel do mojego brata, a także innych no, znawców marksizmu, którzy ten marksizm lepiej znają ode mnie, no, żeby no, przygotowali, no, nie wiem, cykl wykładów, właśnie do internetu, prezentujących, no, czy postać Marksa, czy najważniejsze prace Marksa, czy marksizm współczesny. No w każdym razie 200 rocznica urodzin, no 300 rocznicy raczej nie dożyjemy. No i na koniec postanowiłem ukraść y, pomysł towarzysza Mateusza, z robotnicza TV. No w każdym razie y, pomysł ten został wyrażony w filmiku o, o powstaniu warszawskim, y, więc pojawił się tam taki pomysł, no, że odpowiedział komunistów na, na właśnie o ustawę o przyjętą ustawę o degradacji. Y, Oficerów Polski Ludowej, no my powinniśmy tutaj podnieść hasło degradacji Bora Komorowskiego, więc uzasadnienie jest takie: no. Bór Komorowski podjął głupią decyzję o wybuchu powstania warszawskiego, które było niekonsultowane z Armią Czerwoną, a więc było niekonsultowane z sojusznikiem. No, tutaj z wielką trójką. No, i ta głupia decyzja doprowadziła po pierwsze do zniszczenia miasta, po drugie do śmierci kilkuset tysięcy Polaków. Więc, no, ja jestem przeciwnikiem, żeby kiedykolwiek jak w, Polsce, w polskich podręcznikach, kiedykolwiek mówiono o, o Boże Komorowskim, że jest to generał. Należy zdegradować Bora Komorowskiego, tego śmiecia, tego idiotę, tego mordercę 200 tysięcy Polaków. Do, do właśnie do pozycji szeregowca i to to najgorsze to to, że tysiące młodych ludzi walczyło z, z tymi hitlerowcami i ginęło, a skurwysyn Burko Morowski kiedy przyszło co do czego, to on się tym Niemcom poddał